się od nas odwrócili. Zbroję lodem miał malowano, jak szyba po przymrozku, a ślipia czerwony, niby wędliki w ognisku, nachylił się nade mną. Wysłałam dzieciaki po grzyby wczoraj. Do lasu? Same? No wiesz, u nas wiele bomb do wyżywienia. Coś ciebie za matka. Jest więcej żarcia dla reszty zostało. I co? Za chwilę przywiozą worki. Panie dobre, panie litościwe. Skąd ta ufność w ludziach? Warunki wielką cenę zapłacił. Lewego ucha już nie ma. Nie jesteście z baronowych, prawda? Serca nie masz. Mam pieniądze w starym domu. Od miesięcy ta sama śpiewka. To idź sobie tam i tam zamieszkaj. Kiedy tam potwory się zalęgły. A to już nie moja rzecz. Wynocha z mojego domu, starucho. O co poszło? Patrz no, co przyszło znosić na stare lata, byle ciura dachu nad głową nie odmawia. A urodziłam się córką szlachcica. Cały folwark do mnie i brata należał. Co się z nim stało? Ech, któregoś dnia odwiedził nas wędrowiec myśliwy. Zakochałam się i poszłam za nim. Brat się obraził, że go zostawiam. Ach, nawet mnie pożegnać nie wyszedł. A jak po latach wróciłam w tę stronę, to brata już nie było. A ludzie gadali, że w starym domu jakieś potwory się zalęgły. Mógłbym się zająć tymi potworami. Jesteś wiedźminem, prawda? Zwykły człowiek nie byłby tak chętny do pomocy. Ale mnie tam wszystko za jedno, bylebyś był uczciwy. Mój stary dom jest na wschód stąd. Weź to. Jak przepędzisz potwory, tym kluczem otworzysz skrzynkę z moimi oszczędnościami. Są twoje. A ty? Co z tego będziesz miała? Wystarczy mi dach nad głową. A jak będzie trzeba, to sprzedam co cenniejsze pamiątki. Ale wiem, że wy, wiedźmini, za darmo nie pracujecie. Dlatego bez zapłaty cię nie wypuszczę. Jak polazłam po chrust do lasu... Ech, nie słyszała, co myśliwy mówił. To o tym folwarku musiała mówić staruszka. Spust pułapki. Potwory nie zostawiają pułapek. Ktoś tu jest. I po problemie. Wszędzie pełno pułapek, muszę uważać. Jakiś ruch. Trzeba nadstawić uszu. Szum dobiega stamtąd. Wyglądają jak bliźniaki. Ten chłopak musiał być bratem staruszki. Zaraza. Ciekawe, które drzwi otwiera. Dziennik. Trochę sfatygowany. Ktoś tu spisał wspomnienia. Ktoś tu kiedyś mieszkał. Dolores. Coś tam jest. Jakaś skrzynka. Coś tu nie gra. Spust pułapki. I po problemie. Strych. Muszę się tam jakoś wspiąć. Może jest na tyle długa, że wejdę na stryszek. Zobaczę, co jest na górze. Refleks ci szwankuje. Moje pułapki zanadto cię nie uszkodziły? Letho? Przyznam, że ciebie się tu nie spodziewałem. Jesteś jednym z nich? Z nich? Wiesz, że działam solo. Co tu robisz? Czekam na tych, którzy chcą mnie zabić. Cóż, z mojej strony nic ci nie grozi. Przyjąłem zlecenie od jednej staruszki. Mam się pozbyć potworów. A wyręczyłem cię. Liczę, że będziesz o tym pamiętał, kiedy pójdziesz po nagrodę. Miałeś niezły pomysł. Zaszyć się w miejscu pełnym potworów. Dzięki temu nie kręcą się tu przypadkowi ludzie. A na przyjście nieprzypadkowych jestem przygotowany. Zabójcy? Cesarz postanowił pozbyć się niewygodnego świadka. Odkąd opuściłem Loc Muinne, trafiłem na wielu, którzy chcieli mnie zabić. Teraz rozumiem, skąd te wszystkie pułapki. Stałem się bardzo ostrożnym człowiekiem. I chyba nie bez powodu. Nie wyglądają na zbłąkanych wędrowców. I nimi nie są. Znaczy, że Ludwik mnie sprzedał. Ludwik? Stary znajomy. Kiedyś, dawno temu, zdarzyło nam się wykonać do spółki parę zleceń. To on polecił mi to miejsce. Straciłeś czujność. Dałeś się wciągnąć w pułapkę. Jedyne pułapki, jakie tu są, sam pozakładałem. Trzeba się ich pozbyć. Idziesz? Prowadź. Przyjmujemy jakąś taktykę? Improwizujemy. Niech chłopa jadaczką i nabij! Te skóry cię obedrzemy! Możesz jeszcze się poddać. Cholerni głupcy. Dość słabo uzbrojeni jak na zabójców. To był tylko zwiad. Sprawdzali, czy Ludwik ich nie oszukał. Reszta musi się czaić gdzieś w pobliżu. A twój stary znajomy pewnie się orientuje gdzie. Tylko on wiedział, że tu jestem, więc musiał z nimi gadać. A teraz ja pogadam sobie z nim. Zapowiada się ciekawa pogawędka. Chętnie to zobaczę. No to zapraszam. Widok dwóch wiedźminów powinien mu szybciej rozwiązać język. Trzymaj się blisko mnie. To jedno z tych miejsc, które trudno znaleźć, jeśli się nie wie, gdzie szukać. Ten Ludwik nie należy chyba do twoich najbliższych przyjaciół. No wiesz, jak to jest w tym zawodzie. Wieczorem pijesz z kimś wino, a rano sprawdzasz, czy cię nie obrabował. Jak go poznałeś? To było jeszcze zanim król Foltest pożegnał się z tym światem. W Edirn wydano za Ludwikiem list gończy. A nagroda była spora, a z normalnych zleceń nie szło wyżyć, więc postanowiłem dorwać skurczybyka i trochę się odkuć. Wytropienie go było prostsze niż zabicie utopca. Balował w Złotym Wisielcu w samym centrum Hagę. Złapałem go i związałem, ale posterunek straży otwierali dopiero o świcie, więc mieliśmy jeszcze kilka godzin. Zaczęliśmy rozmawiać dla zabicia czasu. I tak nam się dobrze gadało, że rano go puściłem. To dlatego teraz mu zaufałeś. Myślałeś, że ci się odwdzięczy. Byłem głupi, a za głupotę się płaci, ale za zdradę więcej. Letho, witaj! No, dobrze cię widzieć, całego i zdrowego. Czyżby? No jasne, jesteśmy w końcu starymi druchami. A ten to kto? Twoja sprawa i nie zmieniaj tematu. Tematu? Jakiego tematu? Dopiero co przyszliście. Siadajcie, napijecie się czegoś? Nie piję ze zdrajcami i sprzedawczykami. Hej, uważaj co mówisz, jesteście na moim terenie. Ludzie Arnouta Westera przyjechali do folwarku. Tylko ty wiedziałeś, że tam jestem. Sam mówiłeś, że węszą za tobą od dłuższego czasu. Może cię w końcu wytropili. Z twoją pomocą. Nie jesteście tu nawet 5 minut, a już zdążyliście mnie 2 razy obrazić. Takiej szumowiny jak ty nie da się obrazić. Uważajcie panowie, to Wiedźmini! Wiedźmini nie atakują ludzi! Dla was zrobimy wyjątek. Leż spokojnie, bo się wykrwawisz. Gadaj, gdzie są ludzie Westera, to dam ci coś na krzepnięcie krwi. Są na północ stąd, w Zalipiu. Ciekawi mnie, ile kosztuje życie starego drucha. Ostatnio kiepsko nam się wiodło. Na dodatek podpadliśmy czarnym. Któregoś dnia zjawił się Wester. Zaproponował połowę nagrody za ciebie i cesarski glejt. Zrozum. Takim jak on ci nie odmawia. Rozumiem. Hej! A moje lekarstwo! Widzisz, Ludwik, takich jak ja się nie oszukuje. Jadę do Westera. Jadę z tobą. Arnout Vester to nilfgaardzkie nazwisko. Pochodzi chyba z Metiny, ale zabijał wszędzie, od dalekiego południa po Góry Smocze. Nie słyszałem o nim. Przybierał różne nazwiska. Brendan Wilfey, Apo-Saxon, Manfred Śmieszek. Manfred Śmieszek? To dobre dla komedianta. A tym, z którymi się rozprawiał, nie było do śmiechu. Wyrywał im zęby jeden po drugim i nacinał usta od ucha do ucha. W nilfgaardzkim półświadku tak karano za długi. Znaczy zrobił karierę. Od półświadka po służbę u cesarza. Tak, swój zawsze pozna swego. Miej oczy otwarte. Myślisz, że naprawdę tu są? Nie wiem, ale jak wspominałem, zrobiłem się bardzo ostrożnym człowiekiem. Ładne konie. Muszą być warte więcej niż cała wioska. Wiele komp do wyżywienia. Coś ciebie za matka. Teraz więcej żarcia dla reszty zostało. Co jest w tamtej stodole? Siano. Macie gości? Biegnij po rodziców. Niech zabiorą z domu wszystko, co cenne i uciekajcie stąd. Zrozumiałeś? To dobrze. Daj to matce, a teraz biegnij. Co mu dałeś? Zadośćuczynienie. Zostań tu i cokolwiek się stanie, nie wtrącaj się. Zatkaj uszy. Co do kurwy nędzy? Piorun jaki czy co? Zawrzeć gęby! Letho z Gulety. Dobrze cię widzieć całego i zdrowego. Zabawne. Drugi raz słyszę dziś to kłamstwo. To nie kłamstwo. Za żywego dostanę więcej. Czyli ile? Tyle, że będę mógł kupić rezydencję w Kowirze i do końca życia leżeć brzuchem do góry. Sporo. Nie każdy ma okazję poznać swoją cenę. Większość nie chciałaby jej znać. Co cię właściwie sprowadza? Postanowiłeś ułatwić mi robotę? Przejeżdżałem niedaleko i postanowiłem wreszcie osobiście zobaczyć słynnego Arnouta Westera. Schlebiasz mi. Szkoda, że nie będziemy mieli szansy lepiej się poznać. Wybierasz się dokądś? Nie, po prostu zaraz cię zabiję. Chcesz mnie zabić? A nawet mnie nie znasz, niedobrze. Będę musiał cię ukarać. Ale nie zabiję cię. Obetnę ci ręce. Obetnę je wam wszystkim. Jednemu po drugim. Kikuty do końca życia będą wam przypominać, że popełniliście błąd. Kurwa! Jebał cię pies! Dwóch zdań z człowiekiem nie zdążyłem zamienić! Sprowokował mnie. Do ciebie nic nie mamy, ale jeden fałszywy ruch. I co? I skończysz jak on. Co ty na to? Idźcie w swoją stronę, ja pójdę w swoją. Mądry wybór. Odciąć mu łeb i wynosimy się z tej dziury. Nic mu nie będziecie odcinać. Jeśli potrzebujecie dowodu, weźcie medalion. Bierzemy głowę. Jesteś sam, a nas trzech. Nim zdążyłem tu dobiec, Letho z bełtem w piersi położył 6. Jak myślisz, ile mi zajmie zabicie was? Ben, weź medalion. Łeb mógłby zgnić, zanim byśmy go dowieźli. Siadłać konie! Jedziemy! Zangwebarski jad. Coś tu nie gra. Geralt, ciągle tu jesteś? Gdyby nie ja, odcięliby ci głowę. Czyli jednak na coś się przydałeś. Mogłeś mnie wtajemniczyć. Wtedy nie byłoby zabawy. Bawi cię to? Nie tak ostro, Geralt. Dopiero co z martwych wstałem. Zangwebarski jad ciągle może cię zabić. Masz odstrutkę? W wiłkach. Zaraz wezmę. I za parę dni będę jak nowy. Po co była ta cała farsa? Mówiłem ci, że ścigają mnie od Loc Muinne. Było ich wielu. Któregoś razu wpadłem w pułapkę i omal nie zginąłem. Wtedy postanowiłem, że trzeba to zakończyć. Raz na zawsze. Dotarłem do bandy Westera i przekupiłem kusznika. Resztę historii znasz. A co gdyby cię oszukał? Tak jak Ludwik. Musiałem zaryzykować. No i opłaciło się. Wieści, że Letho z Gulety jest zimnym trupem, szybko się rozniosą. A jedyne, co muszę teraz zrobić, to zniknąć. Możesz przeczekać w Kaer Morhen. Z twoimi kolegami ze szkoły wilka? Nie, dzięki. To by się źle skończyło. Powiedz im, że ja cię przesyłam. Zrozumieją. Kaer Morhen, mówisz? Czemu nie? Załatwię jeszcze kilka rzeczy i pojadę tam. Pomóc ci jakoś? Potrzebujesz czegoś? Nie, dzięki. Dam sobie radę. W takim razie widzimy się w Kaer Morhen. Do zobaczenia. Jedna baba, drugiej baba wsadziła. Wróciłeś? Co z moim domem? Jest już bezpiecznie. Dziękuję. To wiele dla mnie znaczy. A czy znalazłeś może moją skrzynkę z oszczędnościami? Znalazłem. To bardzo hojna nagroda. Zasłużyłeś na nią. Na mnie już pora. Niech cię bogi prowadzą. Ja nie widziałem, ale mówią, że złapał za kurty i go w ryj. W ryj, kurwa, rozumiesz? Jestem Geralt z Rivii, Wiedźmin. Co ty robisz? Zabijam potwory.